Patrzcie, co znalazłem na tym pięknym modzie do podstawki. Przypomnę, że podstawka od jakiegoś czasu to Kaiser Ice. Pięknym modzie do podstawki, jakim jest Kaiser Redux. Nie wiem, czy podstawka zwykła też to ma, ale patrzcie na to. To jest Hearts of Iron 3 przeniesione, jeszcze bardziej rozbudowane. Trzy główne frakcje Hearthfuna, tego piekarza, piękni syndykaliści i tutaj jakaś syfiasta Ontonta. A tutaj to piękne trójkącikowe, podziałowe, tutaj wszyscy chcą się znaleźć, tutaj wszyscy pragną dotrzeć. Tu u góry mamy, co my tutaj mamy? To są Austriacy, okej? Okay? To są Austriacy, tu widzę, że to są Reichspakty, są po środku, to są, zakładam, tacy... to będzie ci autokraci, to będą nasi populiści, bo to my jesteśmy tutaj, o, i tu jest Mongolia, i zakładam, że z tymi wszystkimi frakcjami byśmy teoretycznie mogli zrobić sojusz, dlatego mamy pewnie decyzję, dlatego Japonia i ta druga klika by się zgodziły w teorii na sojusz, bo ta druga klika chciałaby. A Reichspakt jest po środku, okej. Trochę szkoda, że Reichspakt nie ma, ale nie no, na trzy musi być dzielone. I tutaj wszyscy po kolei zdążają. Gdzie jest Polska? Gdzie jest Polska? Polska? A, Polska jest z Austrii. Nie, czekaj, to Czechy. Tfu. Nie no, dobra, spoko, pepiczki. To jest Galicja Głodomeria, tu jest Insulina, Jezus, ile to jest Polsk. Tu jest Polska. Polska jest po środku! Polska może dziwe wszystko. Czy Polish State i Polish State po środku nie powinien iść bardziej... No nie wiem, no w sumie może być po środku. Nie no, w sumie powinien do Kaisera iść. On tak po środku lawiruje. Tu Brazylia tak trochę lewicuje, tutaj jest Szwecja też. Ej, zarąbiste to jest. I tutaj wszystkie frakcje... o, to my! Great Mongolia Empire! Ruling Party Classic Order, Party Support 80, Ottoman Empire, okej. Szkoda, że nas tutaj nie ma. Czekajcie, jakbyśmy mieli wystarczająco dużo członków, czy to jest najliczniejsze frakcje, czy po prostu te trzy główne podstawowe są liczone. Okej, ale bardzo fajne, bardzo fajne. Znaczy nie, żeby dyplomacja w Hojek miała jakieś większe znaczenie. Chociaż na tych, chociaż teraz na podstawce, nowej podstawce i na tym, no to może. Dobra, temat przewodni. Ja witam wszystkich bardzo serdecznie, łapę górę, sugeruję komentarz, ja jestem... znajomy wielkiego Hana Mongolskiego i dzisiaj będziemy niszczyć kociołki. Ten kocioł coś mi przyszedł. Dobra, nieważne. Będziemy niszczyć kociołki i chyba jak zniszczymy ten kocioł, to już polecimy na zasadzie takiej, że ja sobie tylko nie mówcie ruskim, polecimy coś takiego główną armią, dzięki czemu tu będzie kocioł, a potem główna armia odbije i to będzie taka doktryna tak zwanego skoku Morza Kaspijskiego i tego się będziemy trzymać. Także jak łapki w górę i serdeczne komentarze zostawione. Panowie, musicie pozbyć się tych kotłów. Ja wiem, że boli. Ja wiem, że boli, ale czasu nie ma, bo tam mamy przewagę, znaczy udało mi się uzyskać przewagę, którą obecnie trzeba wykorzystać i zniszczyć przeciwnika, zanim tak zwanie złoży jajca się rozmnoży. Upadek Manili, bardzo dobrze, bo Japońcy to nasi przyjaciele. W komentarzach się dowiedziałem, że to był brat Hirohitu. Okej, nie mam pojęcia. Dziwny czepek ma, to mnie bardziej martwi, ale spoko. Ci panowie, nie no, co to za jakieś zygzaczki, chodźcie tu. Pociśniecie te bagienka. Ja bym wolał, żebyście poszli tędy, tędy i z tej strony przeatakowali. To brzmi, wygląda bardziej legitnie. Ci tutaj będą chodzić lewo, prawo. Weź ich zaatakuj, żeby organizacji nie łapali. Znaczy, tu dużo dywizji nie ma, ale wiecie, to jest już chyba, nie wiem, czwarty duży kocioł, jaki robimy ruskim i tym o kurde, to trochę agresywnie, nie wiem, czy nie za agresywnie. Znowu ci perki nam złamali. Ty pamiętasz, w komentarzach napisał, aleś na jakie ten bruk. Ktoś w komentarzach napisał, że jak mogli złamać ci perki Mongolii, jak my nie mamy, mamy zacofaną technologię. I odpowiedź na ten komentarz, złamali nasze te sygnały dymne. Myślałem, że z kista. Śmiesznie czasami w komentarzach jest. Likwidujecie ten kocioł, bo tu widzę, że jakiś szczur już idzie. Jakbyście go szybciutko zlikwidowali, te dwie dywizje. Dobra, tam w dupie z tym atryszyn. Atryszyn jest, bo pewnie... O, Tuwa robi za to. Okej, myślałem, że nasza stolica, gdzie nic nie ma, a niby wszystko jest obrazek. Jest jedna świątynia, pod którą jest bunkier i pod którym Adolf siedzi, Boże, pod którym Zając siedzi i odcinki tworzy. Tak, tak, żebyście mieli cieplutkie, świeżutkie, jak świeżutkie kajzerki odcineczki. Dobra, tu jest niszczenie totalne, klik nie brać jeńców, konie można przerobić na konserwy. Okej. I wy nas nawet atakujecie. Bardzo mądrze z waszej strony. Bardzo mądrze z waszej strony. Domknij to. Domknij to. Domknij to, to, to. Bardzo dobrze, panowie. Tu możecie to dokończyć, bo ci już sobie poradzą. Tu piękne overruny, straty pewnie ruskim wystrzelą. Co prawda, to nie są kotwy, jak robiliśmy kiedyś piłsudskim. Pamiętam. Ty bandyto. No to masz teraz przesrane. Rzuć się w te bagna. Tak, bardzo dobrze, o to chodziło.
O to chodziło. Weźcie, przestańcie ich na razie tutaj puszować. Zaatakuj z tej strony. Tu trochę ryzykuję tą... Znaczy, no nawet jak ona się wyrąbi, to i tak dużo zrobi, bo bot za tym poleci i będzie chciał to garnizonować, nie? Tutaj udało się was zniszczyć? Udało się, bo jak oni weszli na tego stajcika, to się udało. No dobra, dwie dywizje zniszczone. Pięknie. Ty przyjmujesz przeważające siły nieprzyjaciela w ataku. Wiesz co? Bo tu sobie dużo naszych jest. Zrób tak. Okej. Zobaczymy, kto teraz będzie stroną niszczącą. Przejdź tędy. Ty sobie pięknie stoisz. Musimy szybciej to poczyścić. Szybciej, panowie, szybciej. Serio, nie wiem, czy nie wrzucić tego speeda zamiast ataku. Dwiżer, no, organizacja, no organizacja by się przydała mimo wszystko. Mimo wszystko by się przydała. Wiem, że wy chcecie do frakcji, ale nie teraz jeszcze, żbiczki. Zatrzymaj się, nie tu, tu i tu. Doskonale, o to chodziło. Tylko ty możesz poczekać. Mamy trochę braków, ale to nic. Przypominam, że gramy na Mass Assault. Prawdziwy Mass Assault gra się bez sprzętu. Wiesz, możecie do tego frontu popierdzielać. Dobra, mamy zaawansowane myślenie militarne, które daje nam, przypominam, boosty do doktrynki. Możemy zrobić... Czekajcie, tu trochę przemysłu, przydałoby się militarek mimo wszystko. Bo musimy ciebie i ciebie nadgonić. Ja wiem, że od ruskich trochę będziemy łap... O kur... O, Holipka! Dobra, zostaw tą milicję. Niech ona sobie przejdzie. Zostaw ją. Przejdź do Jekaterinburga. O, shit. Dobra, żbiczku, uciekaj. Misja ratunkowa teraz. Kurde, ty, myślałem, że my zrobimy sobie przewagę po tym kotle, a tych ruskich zaczyna nagle tak przybywać na tym froncie. Dobra, tu piękne kotły wyjaśnione. Przebiliśmy się. Okej, przejdź tędy, to ta dywizja nie będzie odcięta, ale ich jakoś zepchniemy. Okej, jak to wygląda? O, shit. Żbiczku, uciekaj! Uciekaj, żbiczku! Wyciągniemy cię! Dasz radę! Nie poddawaj się! Misja ratunkowa jest w drodze! I tak dużo zrobiłeś! Bardzo dużo zrobiłeś! Przypnij ich tutaj. Tego jednego przypnij tutaj. Ty to pozdobywaj już. Pięknie, okej. Okay. Chodźcie do tego rozkazu, bez sensu tam, żeby wszyscy stali. Co tu się wydarzyło? Panowie, wy nie możecie tak robić! Nie możecie! Kolejna misja ratunkowa. Spokojnie, przyzwyczajam się do misji ratunkowych. Ja jestem mistrzem misji ratunkowych. Szybciutko. Ty jak podskoczył, żbiczek! No dobra. Tak chcesz się bawić, to się zabawimy. Chcieliście wydymać zająca, zając wydymie was, jak mawia starolechickie przysłowie. No i już misja ratunkowa. I teraz wiecie co? I teraz haha! Zając stał się z myśliwego łowczym. Dobra, cyk. Doskonale. Okej. Okay. Coś tam szkolimy? No, nic nie szkolimy. Czemu soundtrack się skończył? O, puść coś dobrego, o, no i bardzo dobrze. Aha, mamy was, ten kocioł będzie waszym kotłem. Teraz to nabiera jeszcze większego sensu. Chodźcie tu, panowie. Wszystko wyjaśnione, nice. Ty, żbiczku, wycofuj się. Zgodnie z naszym planem. Myślałem, że więcej dywizji odciągniesz, jak tylko 4, to nie wiem, czy warto było poświęcić tak piękną dywizję, jaka była twoja dywizja, okej? Okay. Tu mnie kusi, żeby coś poświrować. Chłop uciekł. No dobra, jak chłop uciekł, weź go pomęcz, bo cię pewnie puszował. Zajmij sobie freestajcika. Ty cię chłopy męczą, jest? Weź go przykąsaj z drugiej strony. Tu można by przejść tutaj. Cyk. Tylko to trzeba uwalczyć. Przyjmuję więcej dywizji, jakbym miał więcej dywizji. Tylko po to, żeby trzymać tą linię frontu. My jesteśmy obecnie w stanie przejść przez rzekę. Zatrzymaj go. Jak ta nasza misja ratunkowa? No tak średnio bym powiedział. Chociaż tu się przebijamy powoli. Musimy znowu zgrupować część dywizji w jednym miejscu i rozpocząć jakieś przebicie. No to kolejne 3 do piachu idą. Nie! Co to? O nie! Dobra, ale to jeszcze da się zrobić. Przestań go, a oni się wycofują. Nie, wszystko się popsuło. Wszystko przez tych wścibskich ruskich. Robić piękny kocioł, a wyszło gówno. Gówno wyszło. Dobra, pokaż straty. 850 do 270, nie wiem, zostało. Im zostało jakieś, nie wiem, 80 dywizji. Nadal mają 2 razy więcej od nas, no już nie 3 razy więcej, nie? Dobra, i teraz żbiczku, ty trzymasz go. Wy trzymacie go. Ty wchodzisz sobie tędy. I powinno być cacy. Tylko ty musisz się utrzymać. O matko. Wiedziałem, że ty musisz się utrzymać. Dobra, przestań go atakować. No, ten kocioł się uda, jeżeli ci... Aha, ten się nie przebije.
Well. No cóż, trochę ryzykujemy. Jak misja ratunkowa? Cyk, cyk. Okej, leć dalej. Albo w sumie nie musisz lecieć dalej. Znaczy leć dalej, ty przejdź tędy, okej. Kolejna odcięta. Jeszcze dywizje docierają na front, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Żybiczku, trzymasz się? Trzymasz się, przestali go atakować. Bardzo dobrze, na tych bagnach sobie posiedzisz trochę. Ty się cofasz, nie, nie, nie. On wyczuł kocioł, bot wyczuł kocioł. Ciekawe na jak długo. Przejdź tędy? Kurwa, nie no, musisz uciekać. Mało tu jest dywizji. Tu się jakiś pierdzielnik zrobił. Jesteś potrzebny z tej strony. Okej. Okay. Nie wiem, czy się znowu nie cofniemy. Mało dywizji mamy. Mało dywizji. Fajnie, że masz Ashult, ale masz Ashult wymaga dużej liczby dywizji. Bardzo dużej liczby dywizji wymaga. Ale spokojnie. Poradziby sobie. Zajęliśmy pół Syberii. My nie damy rady jeszcze w sobie, to można też uznać za dasze, bo tutaj już się przebijamy, nie? No właśnie, cyk. Jeszcze! Nikt się nie spodziewał mongolskiej inwazji. Weź tych trzy grzbiczków zaatakuj, powinni wytrzymać ten atak. Wy stoicie pie... O, a ty gdzie idziesz? A ty gdzie idziesz? Okej. Okay. Well. Przejdź tędy, wbijaj się tu, bądź powinien podchodzić. Bij się tędy, ty przechodzisz. Ty musisz go trzymać, a ty lecisz tędy, nie? No tak średnio, bo cię teraz zatrzymali. Surowców brakuje, to znaczy, że fabryczki tam gdzieś dochodzą. Dawaj z komuny francuskiej. Jak to wygląda? Czy ja wiem, czy doszło dużo? Dochodzą te surowce, co ja kupiłem? Halo, surowce? Surowce baby dochodzą. Arta się przestała. Musimy więcej tego, support equipmentu. My tam mamy jakieś saperki, inne gówna. Wiecie co, cofajcie się. Tu jest zbyt ryzykownie. Spoko, będziemy się tak nawzajem z nimi chyba puszować tutaj i cofać. Bo to jest zbyt ryzykownie, a ja nie mam dywizji, żeby to wszystko pokryć. Dobra, i staniesz tutaj za rzeką i znowu mogą cię ten... No, dobra, do tyłu, ty osłaniasz odwrót. Doskonale. No próbować będziemy, ale kiepsko widzę ten kocioł. Strasznie dużo ryzykujemy. Mega dużo ryzykujemy. Zajmij Free State'ika. To jest odcięte w sumie już. Dobrze. I to jest odcięte w sumie. Zarąbiście. Panowie. Panowie. Nie znałem waszego męstwa. I tu misja ratunkowa. Piękna misja ratunkowa. Jeden State'ik i mamy wyciągnięte. Super. Proszę to niszczyć. Proszę to niszczyć. Tak, z tej strony? O, nawet lepiej, że z tej strony. Czy wy wracacie? Czemu wy tam nie idziecie? Panowie! Ja potrzebuję dywizji na froncie. Co, że co? Opatrzenia nie ma? A mnie to gówno interesuje. Na front. Wszyscy na front. Ktoś spisowało. PSD, Syndykalistyczna Republika Chile, Argentyński. Kto wygrał? No nie, no ten Adi wygrał, Argentyński. Niedobrze. Polska walczy z Austriakami, tu cyk cyk to Talenkrieg, tu jakieś desanty jerozolimskie. A, oni Syrię niszczą, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Silny Osman to raczej słaba Rosja i to mi się podoba, to mi się bardzo podoba. Czemu ty się cofnąłeś? Biczku, oj. Przejdź tędy, o tu jest wolny stajcik. Przechodź na razie jak najdalej. Ty się cofasz, kto cię wypchnął? Ten cię wypchnął, nie? Dobra, na razie zrobimy tak. Zatrzymaj go po prostu. I przejdziemy z tej strony i tak go odetniemy. No to jest trochę problem, bo dużo dywizji, mamy tylko 3. Dobra tam, attrition, dobrze jest. Panowie, dacie radę, wierzę w was. Niszczyć te kotły. Każda zniszczona dywizja to kroczek bliżej Moskwy. Pamiętajcie. Ty jesteś już wyciągnięty, dlatego ciebie cofamy. Bo tam się przebijają. Ciężka sprawa, mogę reformować armię dalej? Nope, nie możemy dalej reformować armii. Szkoda. Weź tego traka, bo on cały czas leci na forsownym marszu. Przejdź tędy, jedną rzuć tutaj. Przejdź sobie tu. Nice. Zajmij to. Ten trak jedzie, nie? Zatrzymaj go. Nie chcę, żeby ten trak jechał. Jedź sobie dalej. Przejdź sobie tędy. Nie.
Kurde, bo mógłbym spróbować zrobić to, co chcę, chciałem, czyli zgrupować tą jedną armię i... Zgrupować tą jedną armię i przebijać się do Morza Kaspijskiego. Ale no na razie linia frontu jest taka, że łapiemy, bierzemy co nam dają, chyba. Chyba nie będziemy tam świrować, po prostu jak się lecimy, zajmujemy freestate'iki. Tu będę leciał i tu jakieś kotły jeszcze łapiemy, tu ktoś chce to wyciągać? Nie, nikt nie chce tego wyciągać, no dobra, to udajemy, że nas nie ma. Ty się cofnij na tą kolejną linię Zającewa, tu kiedyś forty powstaną. Tak dla przypomnienia. Jezus, ale nasza kawaleria zapierdziela na tych równinkach. Wy to widzicie, nie? Ja też to widzę. Doskonale. Doskonale, pani Zającu. O, tu szczurki chcą uciekać. Gdzie te szczurki chcą uciekać? Gdzie te szczurki? Trzyma ich tutaj pięknie. Proszę to zająć. YOLO. YOLO, jakoś to będzie. Naprzód. Ty idziesz tędy, tędy, tędy. To ty pójdziesz sobie, tu odbijesz. Znowu jakieś trzy dywizje. Weź to niszcz. Z czymkolwiek masz pod ręką. Radzicie sobie, radzicie sobie. Okej, zajmij te surgoty. Mało przemysłu zdobywamy. Czemu ja stal tracę? Oni mi top. Co jest, kurwa? Przecież jeszcze żadnej fabryczki nie dostałem, a surowcy... Co jest? Co jest? Zastał na tej Syberii nic nie ma. Ja tych fabryk tutaj nie łapię od nich. A mi surowce żądają. No to jest skandal. Kurwa, mieliście ich trzymać. Powinieneś zdążyć przed nim. Wiesz co, na wszelki wielki weź go zatrzymaj. Nie wiem, czy my utrzymamy ten kocioł. Okej, kolejny kociołek. Cześć. Leć do tego czegoś. To jest aralskie? Nie, to jest aralskie. To co to jest? Nie mam pojęcia. Niet Mołotow. Niet Mołotow. O, Ruscy gdzieś poleźli. Weź ich powkurzaj. To byście w końcu zlikwidowali. Okej. Ciężko, ciężko, ale dajemy sobie radę. Dajemy sobie radę. Jesteśmy jak Chingis Khan, tak? Też pokonał ruskich. Co prawda mamy lato. Ale też damy radę. Proszę to zniszczyć. Wycofuję się, okej? Okej. Ty, a jakbyś Dominikana zaatakował... A tego już nie było? Wiesz co? Nie przebijaj się już. Nie przebijaj się. Stój, stój, halt! Halt! Coś mi odcięli? Nie, po prostu to jest burda na tej Syberii. To taki dosłowny. Przejdź, przejdź, trzymaj. Chodź. Trzymać. Dobra, jeden kocioł zlikwidowany. No spoko, my niszczymy w kotłach po 5-6 dywizji, a oni wystawiają kolejne 20. Trzymaj tego traka, gdzie on tu ucieka? Dobra, tu kawaleria się rozciąga, nice. O. Rozciągamy linię frontu i bot stąd zabiera dywizję. Na naszych oczach te dywizje po prostu sobie stąd wychodzą. Stąd wolałbym, żeby wyszli. I tu mają po jednej. Weź zajmij tą prowincję jedną dywizją, potem się cofnie chłop sam. Okej. Czy oni to wyciągnęli, czy mi się wydaje? Chyba wyciągnęli kawałek. Ale spokojnie, zaraz to naprawimy. Dobra, tu już zlikwidowane, nice. Jest. A tą świeżą zatrzymaj go, okej. Molotow. No, żbiczku, który tu miał iść? Ale trzymać go, panowie. Te trzy wiem, że boli, wiem, że piecze. Ale musicie go trzymać, very importante. Dobra, tu są dwie kole... O, to czekaj, tu zrobimy tak. O, cyk. Dobra, i tu cyk, 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 tu wchodzicie i macie zabezpieczone, nice. A zaatakuj go w sumie, jak wypali organizację, przejdź tędy. Sobie leć tu na południe, jest, 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 jest. Cześć, cześć słonko. Może? Może coś takiego? Nie no, dobra, leć tutaj. To jak już lecimy tak, to leć w tamtym kierunku. To chciałem, żebyś lotnisko im zajął, żeby przestali mi nad głową latać. Bo nasi ludzie samolotów nie znają. Dawaj ostatnią reformę armii. Dawaj ostatnią reformę armii. Dalej 20. Kiedy nam się zmniejszy kombat? Bo ja bym więcej... Znowu mi stali brakuje! To tą stalę rozkrada? Przecież oni mi to topią, czy o co chodzi? Mamy konwoje? Mamy konwoje. Mamy dostęp do morza? Mamy dostęp do morza.
I co, nic się nie zbejtowało? Wiecie co, zróbcie tak. Chodź tędy. Chodź do tego rozkazu. Puść jeszcze jednego do góry, może otoczymy te dwie jakoś. Jakoś. Dobra, militarki, 3 cywilniaki, 3 cywilniaki, 2 sloty, cywilniaczki. Gdzie są jakieś te? Czemu tu nie ma militarek? Co jest, goddammit? No dobra, dawaj to, no będziemy, nie wiem, szybciej budować. Jak w naszym kraju by cokolwiek się budowało. Okej. Nie przepniesz tak, ale dobrze, że ich trzymasz, bardzo dobrze, że ich trzymasz. O, ale dymesy, panowie, dymesy! Przejdź tu, przejdź tu. Które dalej w tym... Irytuje mnie, że oni tu siedzą, to trzeba to zniszczyć. Aby to zniszczyć, przejdź tędy. O, cześć. Cześć, skarbie. Co tam awansowałeś? Kawalerii ekspert już jest. O, ten też już ma eksperta, ten też ma eksperta. Chingis Khan, coś i ten? Nie, nie, nic, nic. Okej, okej, okej. O, i z powrotem to jest koć. Czołgi. Zobaczymy tylko, czy my przebijamy te lajciki. Nie przebijamy lajcików. Okej, to jak polska husara w 39. Też lajcików niemieckich nie przebijała. Ale to nic. Poradzimy sobie. Ile to jest dywizji? 10? 9. Okej. Ktoś tam goni? Goni. Może uratujemy to? Może to uratujemy? No, ten chłop mi tu idzie. Dwie dywizje, tu dwie dywizje idą. Niech tam sobie patatajają. Chodź tu. Powinieneś zdążyć przed nim. Sobie na południe. Na przykład tu. Jakieś szczury mi lezą. Okej, okay, wracamy. No, oni go pewnie na jeden raz nie zniszczą. On chce wyjść. Oj, niedobrze. A może teraz? Dam radę. I czy to jest... Czy to jest kocioł? Tak, to jest kocioł. To jest, proszę państwa, to jest kocioł. Gonią za to. Nie, serio powinien to naprawić, że bot zamiast goni za czymś takim, bo linia frontu mu się przesuwa, powinien od razu wchodzić i ten, no bo to jest aż głupie. To jest aż bardzo głupie. Western Siberia. Czemu ty na... A nie prościej tak? Okej. Okay. To jest infrastruktura... Aha, to jest wszystko zniszczone. Czy oni robią naloty strategiczne? Czy co? Czy oni, czy Ruscy robią naloty strategiczne na Syberię? Bo nie widzę innego wytłumaczenia, dlaczego to wszystko jest zniszczone. Gincie w tym kotle. Haha, frajerzy, daj, jupiep z karabinku. Naprzód dojdziesz do tego morza, jeziora aralskiego, zamoczysz słupki. Dobra, large operazione, nice. Teraz tu mamy buścika, jeszcze przepalimy. Tak, przepalimy. Army experience. Organizacja. No znaczy to nam niewiele da, tanki, armored kary. To jest dobre w sumie już powoli. To jest mega dobre. Ty, ale to jest na infantry, bicycles i milicja. Czy to nam będzie kawalerii liczyło? Bo jak nam nie będzie liczyło kawalerii, to mamy problem. Będzie nam bardzo, będzie bardzo, bardzo problematycznie, jeżeli to nam nie będzie liczyło kawalerii. Będzie mi bardzo, bardzo smutno. Tak nawet nie wiecie, jak bardzo mi smutno będzie. Jak to nie będzie liczyło kawalerii. To mi bardzo, bardzo smutno. Przejdź tutaj. Co to się dzieje, drodzy panowie? Idzie na forsownym, to od razu go instynktownie atakujesz. Ty przejdziesz tędy, ty go zatrzymasz i mamy Cotelinho. Jest, jest. Ty w sumie leć... Zajmij to werenererere, przejdź tędy i leć gdzieś tam, na Samarkandy, do tych Transaksonii, okej. Okay. Ty, zamoczymy sztubki, Fort Aleksandrowa zdobędziemy? Pierdziele, ale to wojna jest śmieszna. Mam już większy napis od nich. To jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Łapek w górę, soczysty komentarz. Chcieliście wydymać Chingis Khana. Chingis Khan wydyma was. Co prawda, no... Chciałem skończyć tą wojnę, dopóki ten chłop nie podbije, bo będzie ciężko tego chłopa niszczyć. I w ogóle Republic of China powstała. Okej. Okay. Polska dalej odpiera całych Austro-Węgrów, Habsburgów. Panie Sikorski, gratuluję. Ty, nawet Kraków odbili! Jezus, ale Polacy tam Enzig mają. Ty, nawet, ty polskie miasta, ile polskich miast ma te? Łódź.
Rozumiem, że Płock to jest most tylko, ale ładny, ale bym wysadzał na Enzigu. Cofający się Niemcy tutaj, cyk, 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 cyk. Trotyle, dynamity, tam Ruscy po drugiej stronie, jeb, 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 wszystko wybucha. Łomża, łomża tu nie ma. Ładnie, ładnie, ładnie. Poznań, cyk, staróweczka tu, cyk, młyny gdańskie tu, cyk, Königsbergi, piękne polskie historyczne. No ładnie, 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 jak stolica Wilna, znaczy tego, stolica Litwy. Okej, okay, a polskie miasto? Okej, okay, ładnie, ładnie. Okay. Dobra, łapek w górę, statystyka, pamiętasz, widzimy się jutro, cześć, trzymajcie się na razie. Şuurum senin.